Jeśli chcesz wiedzieć, jak wygląda kurs Kronik Akaszy, zapraszam na mój film. Dzień dobry! Dzisiaj film na temat tego, jak wygląda kurs Kronik Akaszy. Mianowicie, no jest na rynku wiele dostępnych kursów, wiele dostępnych treści. Ja mogę Wam powiedzieć, co ja robię i jak ja to widzę, jak ja to organizuję. Mianowicie zbiera się grupa, zwyczajowo spotykamy się w piątki pomiędzy 18 a 20 na Zoomie. Oprócz tego mamy swoją zamkniętą grupę na Facebooku, gdzie przez cały czas trwania kursu jesteśmy oczywiście dla siebie dostępni. I ja mam w zwyczaju zebrać grupę i przygotować medytację typowo dla tej grupy. Jest kilka medytacji, które z kursu na kurs się powtarzają, ale one już mają jakby swoją energetykę, swoją moc. Natomiast jest bardzo dużo ćwiczeń, które robię w trakcie. Każdy kurs jest u mnie inny. Możecie, śmieję się, bo są ludzie, którzy byli już u mnie na przykład na trzech kursach i za każdym razem mówią mi, że inaczej, no ale też są inne ćwiczenia, jest inna energetyka grupy. Co jest najwspanialsze na naszych kursach, że ta cała przestrzeń jest bezpieczna, jest nam razem dobrze, często ludzie się zaprzyjaźniają ze sobą, utrzymują kontakt później, po kursie zamknie, już jak się kurs skończy, dlatego że ja na ostatnich zajęciach podaję, jak czytać dla kogoś. No i ludzie mogą sobie to trenować i jak już tak wytrenują, to później zazwyczaj znajduje się grupa, która przychodzi do mnie, mówi: naucz nas trochę więcej, i to są osoby, które na przykład chcą już być konsultantami. Natomiast no to już są takie zajęcia bardzo zaawansowane, ale ten pierwszy kurs, tak jak mówię, on trwa miesiąc najczęściej. I właśnie w te piątki wchodzimy wspólnie pierwszy raz w tą przestrzeń. Zawsze jest medytacja wprowadzająca. Ja dodatkowo jeszcze, bo wiecie, jestem z wykształcenia i z charakteru nauczycielem, więc ja uwielbiam dawać różnego rodzaju prace domowe, różnego rodzaju dodatkowe ćwiczenia i to jest zawsze dobierane dla grupy, która się utworzyła na dany kurs. Jeśli jesteś tym zainteresowany, to oczywiście zapraszam Cię do śledzenia mojej strony szkołanumerologii.pl w zakładce Kroniki Akaszy. Tam są zawsze aktualne informacje na temat kursów. Co jest dla Ciebie najważniejsze, żeby przystąpić do takiego kursu, żeby zdecydować, że chcesz pracować w polu serca? My sobie zawsze składamy taką obietnicę, taki dekrecik mamy, że wchodzimy właśnie w taką piękną przestrzeń, którą sobie na tym kursie tworzymy i na którą się wszyscy otwieramy. Także jeśli jesteś, i ja prowadzę te kursy na żywo, nagrania później są dostępne przez 3 miesiące, jeszcze od tego kursu medytacje, które dla Was nagrywam, też są, można je sobie pobrać. Także nawet jeżeli na kursie gdzieś Ci coś umknie, to później masz szansę do tego wrócić. I wiem, że ludzie korzystają z tego, wiem, że ludzie pracują w Kronikach Akaszy. No i to jest piękne, bo to jest cudowna sytuacja, cudowne doświadczenie, żeby tam być. Ja nagrałam całą serię filmików na temat Kronik Akaszy, więc obserwuj mój kanał, bo albo już tam są, albo za chwilę będą. A jakby były jakieś pytania, to piszcie w komentarzach. Sama jestem bardzo ciekawa, jak Wam to wszystko wychodzi. Jeżeli chcecie modlitwę wejścia, napiszcie do nas maila, wyślemy Wam taką instrukcję. A jak chcecie więcej, to polecam oczywiście książkę Gabriel Org, Kroniki Akaszy, jedyna prawdziwa miłość. Tutaj macie ćwiczenia, macie tą modlitwę. I co? I zapraszam, spotkajmy się w przestrzeni serca. Subskrybujcie, lajkujcie, znajdźmy się na Facebooku, na Instagramie. Pozdrawiam i tule bardzo.